W Polsce zatrzymane zostały dwie osoby podejrzewane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa, to obywatele Polsce. Informacje w sprawie zatrzymania przekazał prezydent Litwy, Gitanas Nauseda. Leonid Wołkow był związany z Aleksiejem Nawalnym, który zmarł w lutym w kolonii karnej. Opozycjonista został napadnięty 12 marca w Wilnie. Napastnik rozbił okno w jego samochodzie. Przeciwko Wołkowowi użyto gazu łzawiącego i młotka, za czym jak alarmowały litewskie władze miały stać służby specjalne Kremla, wykorzystujące pośrednictwo zwerbowanej osoby. Prezydent Litwy rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą – o zatrzymaniu sprawców. Wspólnie ostrzegamy organizatorów zbrodni. Nie próbujcie jej powtarzać. Przekazał Gitana Nauseda na platformie X. Po zakończeniu czynności proceduralnych, osoby zatrzymane zostaną przekazane Litwie. Nie ma jednak precyzyjnej informacji, kiedy może do tego dojść.